Felon na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z open boxem, z Shein. Są głównie sukienki takie typu weselne, bardziej eleganckie, w różnych krojach, bo dla każdego coś innego. Paczka wygląda następująco, całkiem sporo jak widzicie. I miejmy nadzieję, że chociaż jedna, dwie sukienki będą wyglądały spoko. Widzę, że jest wypchana po same brzegi. Nie chcę uszkodzić tych sukienek, to są naprawdę już tutaj... Od razu już tu przy taśmie są. W opisie wstawię, co to za sukienki i z numerem aukcji. Postaram się też to na filmiku dać. Paczka wygląda następująco, tak więc jak widzicie, wypchana po brzegi. O, jakiś paseczek jeszcze. No, zobaczymy, co to jest. Przychodzę do Was z pierwszą sukienką, która jest z takich mniej eleganckich. Kupiłam ją po prostu na jakiś wyjazd w cieplejsze kraje. Zobaczcie, jakie mają cudowne rękawy. Są fajnie tak rozszerzane. Wzór też jest bardzo spoko. To tak jak jodełka. Ale zobaczcie na te plecy. No są super. Uwielbiam, jak są właśnie jakieś sukienki z odkrytymi plecami. One tak fajnie wyglądają. Przód zabudowany, ale jednak z tyłu coś fajnego się dzieje. Więc te sukienki są bardzo dowolna. Zwłaszcza, że materiał jest super przyjemny. Nie prześwituje. I na takie właśnie cieplejsze kraje, gdzie jeszcze możecie troszkę cieplej się ubrać, ale już jednak trochę mniej. Idealna. 10 na 10. Przechodzę Was z drugą sukienką. Ta jest taka już typowo wieczorowa. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Materiał jest bardzo fajny, przyjemny i dosyć gruby. Rajączka ma takie solidne, z tyłu macie regulacje, macie marszczenia praktycznie na całej sukience, więc nawet tak trochę zjecie, to można ukryć delikatnie brzuch. Więc same plusy. I przy chodzeniu też jakoś bardzo się nie podnosi. Więc spoko, żadnych silikonowych, niestety tutaj wstawek nie ma, ale się nie powinna przesuwać, więc git. Widać, jak ładnie idzie szef, że jest cały marszczony, ten materiał sam się fajnie układa, nie trzeba go prasować, więc to jest kolejny naprawdę duży plus. I o. Tak więc tą sukienkę polecam jak najbardziej. Przechodzę do Was z kolejną sukienką, już taką typowo na wesele jako gość. I tak, tu mamy bardzo ładną falbanę. Materiał nie jest przezroczysty, więc to jest duży plus i nie musiałam go prasować, a prezentuje się w miarę ok, więc nie jest jakoś mocno gniecący się. Ale jest na mnie za dużo, to odstaje. Ale myślę, że jakby właśnie, o, tu macie fajny rozborek na nogę, więc spoko. I tak, jedno ramię odkryte, drugie ramię tak jak widać. Plecy, no, to się mniej dzieje z tyłu. Ale ogólnie chyba sukienka całkiem spoko. Myślę, że na wesele by się nadała jak najbardziej, jakby był to mniejszy rozmiar, bo niestety tu mam za luźno o sporo. No chyba ją zostawiła sobie, ale tak to niestety zwrot. Przed nami kolejna sukienka, już mam powiedzieć, nam jest 10 na 10. Super sexy. I te rękawy dodają takie, wiecie, że jest ciekawa. I masz silikonowe paski, więc spoko, bo nie będzie się zsuwać. No zobaczcie, jak ona fajnie się prezentuje. Materiał nic nie prześwituje. Rękawki są też takie bardzo spoko. Tył wygląda następująco. Fajnie podkreślona talia. No. Jestem bardzo zadowolona z tej sukienki. Ją na pewno sobie zostawię. I nic tu tak nie ciśnie. Fajnie jest ta gumka tych rękawów.
Jestem bardzo zadowolona. Podam Ci ten rozporek na nodze. No, wszystko to ze sobą współgra. Tak więc 10 na 10. Tą na pewno zostawiam i z czystym sumieniem mogę ją Wam polecić. Przychodzę do Was z sukienką, w której się czuję, jakbym miała iść na czerwony dywan. Sami zobaczcie. Taki rozpór, może nawet trochę za dużo bym powiedziała, ale wygląda zjawiskowo. Materiał nie jest jakiś cienki, więc nic nie prześwituje. Fajnie jest to trochę pomarszczone, więc tak samo można troszkę więcej zjeść. Pięknie podkreślona talia. Tu macie zameczek, więc spoko, bo jest taki niewidoczny, też niebieski, więc fajnie to wygląda. Jakaś bielizna wyszczupająca do tego, czy coś. Bo jeszcze lepiej. Rozmiarowo bardzo fajnie. I długość przede wszystkim też jest ok, bo często dziewczyny się skarżyły, że sukienki są za długie i muszą je przycinać. A jak widzicie, ta sukienka akurat, no może ciuteczka, ale myślę, że to nawet sama mogę tymi... wiecie, sama mogę tak sobie zrobić i będzie akurat. Tak więc super, polecam. Nic nie prześwituje, zobaczcie, no, fajny jest ten materiał. No, nic zać, nic ująć. Ma swój urok. Sukienka, którą teraz Wam pokażę, chciałam ją kupić na Sylwestra Nowy Rok, ale jakoś się powstrzymywałam i no chyba będzie do zwrotu. Jak ktoś lubi takie klimaty, no to okej, trochę inaczej sobie ją wyobrażałam. Musiałam ją przeprasować, zanim w ogóle założyłam, była strasznie wygnieciona. No niby nie ma tragedii, ale chyba szału też nie wiem. Może gdyby była mniejsza, może bardziej dopasowana. No właśnie, tak jak nie wiem, może była bardziej dopasowana, to by było git. No nie wiem, prawie zwrot, nie jest zła, ale też jakoś nie powala. Tak więc zwrot, o i trochę się sierpie to, że odpadają te piórka i podczas prasowania, jak ledwo co ją położyłam właśnie na deskę, to już kilka piórek odleciało i tych włosków, tak więc nie wiem, jakby to wyglądało po praniu, więc chyba jest na raz ta sukienka, bo po praniu zostanie tylko ten materiał. No, tak więc robimy zwrot. Sukienka niby spoko, ale jakoś nie porywa. Z 10 minut próbowałam ją pasować, a mimo wszystko nadal pozostawia wiele do życzenia. Wydaje mi się, że bardzo będzie się gniotła. Fajne są te koronkowe wstawki, bo coś się tutaj dzieje. Macie tutaj drugi materiał halkę, więc nie prześwituje sukienka. Czekajcie. O, widzicie, jest halka, no to macie ten taki błyszczący materiał. Więc to jest coś jak satyna, coś takiego. Jest ok. Nie ma silikonowych pasków. Regulacja ramionczek jest. No ale myślę, że damy ją do zwrotu. I nie wiem, chyba podoba mi się bardziej niż tamta długa niebieska. Zobaczcie, jaka fajna, jest taka elegancka. Ramionczka można tak nosić, ale one są zrobione po to, żeby właśnie tak na bok były. Mamy rozporek na nodze, jest ładnie dopasowana. Z tyłu jest zamek. No, no ładnie jest podkreślona talia. Wydaje mi się, że bardzo taka ładna, elegancka. I taka delikatna dosyć. Za dużo się tu nie dzieje, ale mimo wszystko jest fajna. I jak na wesele, myślę, że jak najbardziej się nadaje. Tutaj jest silikonowy pasek, więc sukienka nie powinna zjeżdżać.
Długość w sam raz, ja mam 1,61 m, więc jak widzicie, te wszystkie sukienki pasują fajnie, ale szpilka mam dosyć dużo, nie wiem, ile ona ma, z 12 cm, może z 10, może 10, no ale tak więc sukienka jak najbardziej, jestem za i zostawiam sobie. Kolejna sukienka jest w takim kolorze brudnego różu i prezentuje się następująco. Z tyłu jest zamek. On idzie praktycznie od dolnej części pleców. Fajna ma ramionczka, więc spokojnie zakryje ramionczka od stanika. Dekolt też wydaje mi się spoko. Tu mają takie marszczenia, więc fajnie, troszkę więcej można zjeść. Jest rozporek na nogę, więc jakiś ciekawy akcent. Nie prześwituje. Materiał taki spoko. To jest taki typowy materiał właśnie takich sukienek z wesela. Nie jest jakiś ani cienki, ani gruby. Nie ma falki, a wydaje mi się, że nic nie podpada, nic nie prześwituje. Myślę, że mogę Wam ją polecić. Kolejna sukienka, no kolor trochę szalony, to jest taki naprawdę róż typowo Barbie, ale chciałam różne kolory wypróbować, ale no jeśli chodzi o krój, to jestem zachwycona, bardzo mi się podoba. Ładnie podkreśla właśnie biodra, talię, rękawki też robią robotę, że ta sukienka jest trochę ciekawsza, fajnie jest rozkoszowana na dole. Nie prasowałam jej, a widzicie, nie ma tragedii. Bo niektóre sukienki naprawdę są takie pomiętolone, a tak? Mimo wszystko w miarę okej. Okay. Materiał ten sam, co właśnie większość z tych sukienek. Taki typowo sukienkowy. Myślę, że spoko. Było dużo kolorów do wyboru, więc ktoś na pewno znajdzie coś fajnego dla siebie. Macie z tyłu zamek, dodatkowo jest taka metalowa zapinka na samym końcu. Więc no, wszystko ładnie się składa. Polecam. Teraz jedna z moich faworytek. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. To jest tak jakby gorset. Fajnie to się trzyma. Mimo, że nie ma żadnego silikonu, to przez te usztywnienia wszystko jest na miejscu. Spódnica z rozporkiem. Ten rozporek jest lepszy niż tamty poprzedni, bo on jednak trochę niżej to wypada. A nie, że odkryły Wam pośladki. Ale niestety jest trochę za długa. Więc na pewno do skrócenia. Ale jeśli chodzi ogólnie o materiał, to tak, nic nie prześwituje. Nic tu nie podkłada. Myślę, że wygląda całkiem spoko i jak najbardziej właśnie na weselu by się nadała. Tylko właśnie krawcowej po prostu podciąć kilka centymetrów. Chyba, że macie długie nogi, jesteście wyższe, no to na pewno ta sukienka będzie Wam pasować. No i ogólnie uważam, że w top. W top 3 bym ją dała z tych, co kupiłam. No, tak więc fajnie. Tak typowo na lato. Nie brałam jej ze względu na przykład na jakieś wesela, jak poprzednie. Tak ja po prostu zobaczyłam, że może być fajna. Jest na gumkę, osobno macie pasek. To są dwie szlufki, takie cieniutkie po dwóch stronach. I w sumie, co tu dużo o niej mówić. Fajnie ma ten materiał zrobiony taką zakładkę. Że widzicie, tu jest fajny rozporek, jak zawieje, to fajnie będzie tak się układać. Macie regulowane ramionczka. Materiał nie prześwituje, więc też ogromny plus. Różne kolory były, ale ja wybrałam taką ciemną z kwiatkami. Wydaje mi się bardzo tak w porządku. Warto było zainwestować w tą sukienkę.
na lato w sam raz. No, ta sukienka też jest fajna, taka bardzo wieczorowa, z takiego beluru. Ona jest tak, że no, nie wiem jak to nazwać, tak na pół robiona, jak ona się trzyma. Delikatnie marszczona właśnie tu w okolicach brzucha. Tu dekolt też taki na zakładkę. Mamy rozporek, więc też spoko. Lubię w sukienkach, jak jest właśnie miejsce na ten rozporek. Zamek na plecach. Bardzo przyjemna w dotyku, fajna. Długość, muszę powiedzieć, że jest taka na styk. Bo sami zobaczcie, że ona praktycznie już po podłodze się... może się ciągnie praktycznie po podłodze, ale przez to, że mam wysokie buty, to jeszcze jest okej. Okay. Ogólnie ładna sukienka. Jakieś wieczorowe wyjście, eleganckie. Teatr, opera. Czemu nie? Myślę, że ją zostawię. Będzie czekała na swój dzień, może kiedyś ją założę. Ta sukienka jest numer jeden na Sylwestra z tych wszystkich, co miałam, o których wspominałam, że nadałoby się na Sylwestra. Sami zobaczcie, jak się pięknie błyszczy. Na zdjęciach były takie jakby kropki namalowane, a to jest fajnie. Taki materiał jakby srebrną nitką szyty. Zobaczcie, plecy też fajnie, bo jednak ten supeł, co robimy na szyi, robi robotę. Znowu odkryte plecy, co bardzo lubię. Przód niby zabudowany, ale wygląda bardzo fajnie. Jest rozporek, noga wystaje, kolejny plus. No i ładnie się układa. Co prawda w takich sukienkach ciężko jest się najeść, ale jeśli o takie pierwsze wrażenie, to myślę, że bardzo na plus. Polecam. Chyba ją zostawię. Chyba na pewno. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i chociaż jedna z tych sukienek przypadała Wam do gustu, dajcie znać, jeśli dzięki mnie możecie kupić z spokojnym sumieniem sukienkę z Shina, bo wygląda tak samo jak na zdjęciach, nie tak jak w komentarzach, że czasem dziewczyny się zachwycają, a sukienka wygląda okropnie, a mówią, że super, na 100%, tak jak na zdjęciu, materiał elegancki, a patrzycie, tam jest no wymiętolona, nie wiadomo co. I myślę, że naprawdę nie warto przepłacać w normalnym butiku, gdzie macie taki sam krój, taki sam materiał, a jedyna różnica to jest cena dwukrotnie, trzykrotnie czasem wyższa niż właśnie jak kupicie na Shein. Co? Tak więc dajcie znać i do następnego filmu. Wpadajcie do nas na Instagram i Kestres Vlog. I miłego dnia!